Jezek jest, jest, jest jak jest. Widzowie, 2 listopada będziemy testowali WAKFU. Znaczy nawet wcześniej chyba 31 października. Nie wiem, czy znacie Wakfu. E, MMORPGA. E, to, jest, to jest to na podstawie tego, tej, tej kreskówki a, albo właściwie manga to było, że była też. I to jest taki taktyczny MMORPG, e, Tylko że wychodzą serwery, na których można mieć tylko jedną postać. Zawsze w tej grze mnie strasznie mierzwiło to że możesz zrobić ile chcesz postaci, trzymać sobie to w drużynie i przechodzisz sam content właściwie i jeszcze w dodatku masz pay to win na każdym koncie. Przecież po prostu dla mnie to było niepojęte i dlatego mi się nie chciało w to grać, ale jak wychodzi serwer, w którym masz tylko jedną postać, to myślę, że on i tak będzie pay to win, ale to będzie okazja, żeby sobie przetestować po prostu i zobaczyć jak to, jak to, jak to się będzie grało tutaj. A... Tam jest oczywiście jest preorder, w którym możecie zacząć wcześniej grę, chyba 3 dni wcześniej jakoś. Hero Pack, Elite Pack albo Legendary Pack trzeba mieć, żeby zacząć 3 dni wcześniej, czyli minimum trzeba 46 zł dać, żeby oczywiście wcześniej rozpocząć rozgrywkę. No to jest po prostu. Standard, także to już zajebiście długi minus e, Za to Ale tak z ciekawości i tak jestem chętny żeby to zobaczyć bo, bo no nigdy nie miałem okazji te, te, Przy tym wakwu troszkę więcej czasu spędzić Więc chętnie sobie obczaję To darmówka no teoretycznie darmówka Ale widzisz żeby zacząć 3 dni wcześniej No to właśnie hero Pack minimum 46 zł i, i możemy sobie rzucić nawet e, co tutaj jest Jakiś token 30 dniowy booster Booster tokens, Unique New Age Costume, Pet Skin i White Sadida Bug. Pytanie, co to robi, nie? 48 godzinny rozpoczęcie gry wcześniej. A tutaj masz ogriny, jakieś adventure boxy, czyli tutaj już jest bezpośrednie pewnie wejście w gierkę i, i bezpośrednia jakaś przewaga, co? To może trzymać jakieś resursy. To powoduje, że możesz więcej jakichś materiałów przetrzymać. To jest jakieś 30 miejsc, early access, a to. Nie, jestem, jestem niemal przekonany, że to jest pay-to-in, wiecie? Jestem niemal przekonany, że to jest pay to win. Ale to wiecie, takie gierki to jak dla mnie, to one tylko na pierwszy miesiąc są ok, bo im dłużej się w te gry gra, tym bardziej są pay-to-in, bo tym więcej chłopy tam ładują kasy, tym bardziej was zostawiają w tyle. Więc na samym początku to można sobie pograć, bo każdy każual sobie spróbuje na początku tą giereczkę obczaić, Więc na początku można pobadać temat, ale później to. Ech raczej mech. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja już się zarejestrowałem, tak jakby przedrejestrację zrobiłem. Tam chyba dostaje się jakieś też przedmioty za przedrejestrację typowe koreańskie mechanizmy, tak jak w Madwardzie, gdzie Madworld też jest oczywiście pay-to-win. Typowe koreańskie podejście do mmorpg Natomiast Natomiast tak jakby sama gra wydaje mi się, pomijając aspekt płatności, wydaje się interesująca i chcę po prostu ją zobaczyć, nie? Booster, co daje booster? Już wam czytam. Plus 100% expa, plus 50% lutu, <noise> plus 50% waluty w grze na końcu każdej walki. Nie możemy kontrolować więcej bohaterów? Tutaj możemy. Trzech bohaterów kontrolować tutaj nie możemy tego robić. Skill pointy można resetować. Rozumiecie? Premium daje wam reset skill pointów i Mortal razy dwa tokeny, które zdobywamy i jeszcze jakiś podwójny vault. Tylko że wiecie? Tak, jakby premium jeszcze w grze darmowej, to ok, bo to można potraktować jako y, powiedzmy sobie abonament, nie? Tylko jestem przekonany, że w item shopie normalnie od buta jeszcze kupicie pewnie jakieś inne boostery, które jeszcze więcej y, zmienią w tej grze. Bo premium po prostu w, darmowo, w darmowej grze ja traktuję jako, jako, jako powiedzmy, że taki ala abonament, a po prostu ta darmowa wersja to jest taki trial. Bardziej rozbudowany, żeby zachęcić I na przykład w Albionie to by było super, jakby było tylko premium Ale w Albionie jeszcze można na przykład wydawać realną kasę i zamienić ją na kasę w grze I to już jest syf Ale tak czy siak spróbujemy sobie I to będzie za tydzień widzowie, czyli e, We wtorek chyba premiera, tak? We wtorek sobie Ja kupię ten pakiet najtańszy, który umożliwia rozpoczęcie gry 3 dni wcześniej No i sobie pobiegam, zobaczymy o co chodzi w giereczce Bo generalnie Wiecie, jak sobie zobaczycie na takie wakwu, ja wam pokażę, jak wizualnie wakwu wygląda, bo, bo na tych screenach to nie wyglądało. A szczerze dziwię się, że oni tego nie zaprezentowali. No, tak wam wstępnie pokażę, nie? I rzućcie okiem. Mm, ładne to. Według mnie jest naprawdę ładne. To jest jak kurde z jakiejś kreskówki, nie? I dziwię się, że właśnie więcej nie pokazali tych screenów tam w tej zapowiedzi tego serwera.